Oglądacie kolejny odcinek programu Gliwicki Tygodnik Kulturalny. W tym wydaniu sprawdzimy, czy w Gliwicach rośnie młody Indiana Jones. Posłuchamy następczyni Björk i muzyki w wydaniu zaduszkowym. Zapraszam do oglądania. Swoją przygodę zaczynamy dziś od wizyty w bibliotece na Sikorniku. Tam w środę odbyły się warsztaty z prawdziwym archeologiem. No to popatrzcie, a tutaj kto siedzi na wielbłądzie? Ludzie siedzą. I jaki mały jest człowiek i wielbłąd. To będą zajęcia archeologiczne. Także dzisiaj zaprosiliśmy panią archeolog, panią Annę Jaklewicz, która zabierze dzieci na wykopaliska do Sudanu. Na tą akademię przyjdą dzisiaj dzieci z przedszkola numer 29. Jest to impreza, która po prostu odbywa się u nas w ramach współpracy z różnymi instytucjami kultury. Często dzieci myślą, że archeolog to taki trochę poszukiwacz skarbów, więc my sobie wyjaśniamy, że archeolog nie szuka dinozaurów i nie poszukuje skarbów i to wszystko jest nauka, a zabytki trafiają do muzeum. Ale wydaje mi się, że taką najbardziej dla dzieci atrakcyjną częścią tych zajęć są wykopaliska. Będziemy szukać zabytków, mamy przygotowane stanowiska archeologiczne, dzieci dostaną narzędzia, łopatki, pędzelki, będą mogły się poczuć jak mali archeolodzy. To jest taki pan, no i on wykopuje różne kości. Znajdzie różne zwierzęta, które nigdy na świecie nie było. A chciałbyś zostać archeologiem na przykład? No, jak duży, to tak. Jest młoda, ambitna, śpiewa, gra i miksuje jednocześnie. Erit po prostu zawładnęła gliwicką publicznością podczas swojego pierwszego koncertu w rodzinnym mieście. Za nami pierwszy koncert gliwickiej artystki. Nie można powiedzieć, że jesteś piosenkarką, nie można powiedzieć DJ-ką, więc kim jesteś? Ojej, kim jestem? Nie wiem, ja właściwie nie wiem, skąd się wzięłam. Tak mam wrażenie, że po prostu coś mnie wypchnęło spod ziemi. Tak naprawdę spod tej ziemi tak wygrzęzłam. Jak ten płód, jak tam powiedzieli. Dzisiaj koncert kameralny, wyjątkowy dla Ciebie, bo pierwszy w Gliwicach w Twoim rodzinnym mieście. Tym osobom, które tutaj przybyły, się chyba podobało. W ogóle wspaniała publika. Ja gdzieś po swojej prawej stronie dziewczynę, która coś tam do mnie mówiła i w ogóle ludzie też coś mówili i to było takie wspaniałe, że była między nami taka więź i nie było dystansu. To było super. Chyba można powiedzieć o tobie śmiało, że jesteś dziewczyną orkiestrą, no bo tak, śpiewasz, grasz na gitarze i jeszcze to wszystko w międzyczasie miksujesz. Jak to robisz? Jak to robię? Nie wiem. Po prostu to robię. Po prostu, wiadomo, musiałam się też tego nauczyć, ale planuję kupić flet chiński i sobie na nim jeszcze grać. Także to jeszcze nie jest koniec moich, nie wiem, jeszcze chcę trochę sprzętu kupić i jeszcze więcej robić. I sama jestem ciekawa, czy podołam. Mam nadzieję, że podołam i że będzie fajnie, bo to jest dla mnie też taka wielka zabawa, żeby właśnie móc robić wszystko naraz, tworzyć muzykę w ten sposób. Poza muzyką wiemy, że jeszcze studiujesz dziennikarstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym. Dziennikarze, nie wiem, czy już wiesz, ale lubią szufladkować poszczególnych artystów. Czy ty już masz taką szufladkę, do której byś siebie samą wsadziła? No mnie wsadzono gdzieś pomiędzy Fever Ray i tak dalej i być może całkiem adekwatnie. Rzeczywiście, ja sama siebie staram się nie nazywać, bo nie potrafię tego robić naprawdę. Ale ludzie to robią, widzę, że dość umiejętnie i staram się słuchać ich i być określona tak, jak oni mnie określają.
jeszcze na koniec pytanie, gdzie się widzisz za rok, gdzie za 5 lat? Nie wiem. Ja bym... To, gdzie ja bym się chciała widzieć, a to, gdzie się zobaczę... Tak naprawdę jeszcze pół roku temu nie sądziłam, że zobaczę się tutaj w ogóle. Zupełnie nie. Dlatego ciężko mi jest o tym mówić, ale bardzo bym chciała... Chciałabym jednak, żeby moją muzykę mogło ochłonąć więcej osób, że jeżeli są ludzie, którzy rzeczywiście chcą jej posłuchać, to żeby jej posłuchali, żeby to się po prostu udało. Sobotni wieczór, Wigilię Wszystkich Świętych, Kościół Świętego Bartłomieja wypełniła muzyka. To za sprawą pierwszych w tym miejscu zaduszek jazzowych. Kiedyś moim zamysłem było już wcześniej to zorganizować. Były takie próby w mojej pierwszej parafii, jak już mówiłem wcześniej. Coś tam się rodziło, była młodzież chętna do śpiewania, do grania. No w końcu po 10 latach, można powiedzieć, jest taki malutki sukces, ale nie mój. Sukces ludzi, którzy chcą to robić. Chcą się dzielić czymś innym. Chcą pokazać, że Boga chwali się pięknymi słowami, pięknym śpiewem i to jest najważniejsze. Jesteś taki rozrzutny, Panie, każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka, każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka. Wokal dzisiaj przyćmił chyba wszystkich. Piotr Stochowicz z The Voice of Poland, uczestnik. Myślę, że wschodząca gwiazda. Zostałem poproszony przez moją znajomą, aby zagrać tutaj taki event, jakim jest dzisiejsze wydarzenie, czyli zaduszki jazzowe. Będziemy grać utwory głównie kojarzone przez większość osób z utworami oazowymi, ale są to głównie utwory po moich aranżacjach, tak więc jest dużo pozmieniane w tych numerach. A teraz sprawdzimy, co ciekawego czeka na nas w tym tygodniu. Swój przegląd zaczynamy od trwającego Palm Jazz Festiwalu. Jesteśmy w Centrum Organizacji Kulturalnych. To właśnie tutaj 2 listopada jazzowe zaduszki w ramach 6 edycji Palm Jazz Festival. Wystąpi Tomek Mucha Trio i Backspace Duo. 2 składy, które w ramach 2 koncertów pojawią się tutaj przy ulicy Studziennej 6. Serdecznie zapraszamy. Jest to okazja na spotkanie z muzykami, którzy reprezentują wysoką klasę, duże umiejętności i grają z fasonem. Musicie razem z nami być. Zapraszamy. Ulica Studzienna 6. A co ciekawego przygotowała w tym tygodniu Biblioteka na Sikorniku? Dzień dobry, zapraszam Państwa do Miejskiej Biblioteki Publicznej, filia numer 5, która mieści się na osiedlu Sikornik. W tym tygodniu rozpoczyna się u nas wystawa, która przyjechała do nas z Rybnika. W Rybniku odbywa się co 2 lata Festiwal Fotografii Otworkowej. W związku z tym gościmy u nas artystów, którzy właśnie w tej fotografii się specjalizują. Zapraszam Państwa do filii numer 5, nie tylko po książki. Dlaczego róże mają kolce? Ile zachodów słońca można zobaczyć jednego dnia? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znane nam są już od 72 lat. Mały Książę ponownie pojawi się na deskach Teatru Muzycznego. Będzie tam gościć od 4 listopada.
Mały Książę to świetna książka Saint-Exupéry'ego, którą myślę, że każdy z Państwa przynajmniej raz miał w ręce, a niektórzy czytają ją wiele razy i to jako dzieci, później jako dorośli, dlatego że jest to baśń filozoficzna, więc właściwie kiedy się czyta ją jako dziecko, nie można zrozumieć wszystkich treści, które w niej są zawarte. Mały Książę w Gliwickim Teatrze Muzycznym to pozycja dla wszystkich. Typowo familijne przedstawienie, które porywa swoją akcją i piosenkami i przepiękną wystawą sceniczną. Poza tym mamy tutaj projekcje, mamy kamerę na żywo, zbliżenia artystów, co bardzo zawsze zaciekawia, zwłaszcza młodych widzów, ale także przede wszystkim treść jest niezwykle ciekawa, bo przecież tytuł Mały Książę odwołuje się do tego, że mamy tutaj niezwykłą postać młodego chłopca, który nagle się pojawia z innej planety, z asteroidy i rozmawia z pilotem o życiu, o miłości, o przyjaźni, o odpowiedzialności, o najważniejszych sprawach. I okazuje się, że dojrzały człowiek dorosły powinien uczyć się od dzieci właśnie tej szczerości, miłości, przyjaźni, tego, co jest najprawdziwsze w naszej wyobraźni, w naszym umyśle i w naszych uczuciach. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca programu. Kolejne spotkanie z kulturą za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia.